Uczniowie opowiadali, i w trakcie tego opowiadania stało się coś niebywałego, ale opowiadali o czym? O tym, co ich spotkało, kiedy szli do Emaus. Dziś trochę na to słowo zwrócimy uwagi, wobec, wobec czego pragnienia Boga co do naszego rozwoju duchowego. Najpierw, przepraszam, najpierw tradycyjnie idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, Boże działający wielkie rzeczy, który jesteś ponad czasem i przestrzenią i Twoje Słowo jest żywe i skuteczne i kiedy je czytamy i rozważamy, to ono się staje. Dabar Yahweh stwarza nas do nowego życia, do życia z Tobą. Do tego, abyśmy przychodzili z tym, co sami przeżyliśmy jako pragnienie pomocy tym, którzy potrzebują światła. U świętego Janka Bosko czytamy, aby kogoś owocnie poprawić, nigdy nie należy mu czynić wyrzutów w obecności innych. Całe moje życie poświęciłem dobru młodzieży, przeświadczony, że od jej zdrowego zachowania zależy szczęście narodów. Jakże to trudne? Nie czynić wyrzutów w obecności innych. Naucz nas tego, Jezu. Tobie zawierzamy kolejny dzień naszego życia. Amen. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba, a gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł: Do nich pokój wam. Zatrwożony i wydawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi, oto ja jestem. Dotknijcie mnie i przekonajcie się, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, a ja mam. Po tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. <laughs> Witajcie kochani gdybyśmy dalej pociągnęli ten fragment z Ewangelii św. Łukasza końcówka 24 rozdziału no to byśmy zobaczyli, że Jezus poprosił ich o rybę i spożył przy nich tę rybę znowu odkrywa przed nami co to znaczy ciało po zmartwychwstaniu potem pokazuje im, że to wszystko co było w starym prawie. Musi się wypełnić na, nich, na nim u Mojżesza, u proroków i w psalmach. Jest tam ciekawe stwierdzenie, że oświecił, oświecił ich umysły. Także zrozumieli Pisma. Zrozumieli, co to znaczy, że Mesjasz będzie cierpiał trzeciego dnia wstanie, a w Jego imię będzie głoszone nawrócenie. I że oni są świadkami. Natomiast Przyznam się przed Wami, że najbardziej dla mnie, do mnie osobiście przemawiający fragment, który karmi moje, moją duszę i staje się źródłem wytryskującym kożyciu wiecznemu dzisiaj, to jest opowiadanie uczniów o tym, co doświadczyli w mocy Boga. To jest niesamowite, ponieważ to opowiadanie, które, które staje się swoistym świadectwem, ono sprawia, że Jezus staje pośród. Kiedy poczytamy Ojców Kościoła, to zobaczymy, że opowiadaniem, opowiadanie o Chrystusie jest także formą modlitwy. A to oznacza, że kiedy ty opowiadasz o Chrystusie, dzielisz się doświadczeniem z martwych Pana. To możesz liczyć na to, może to dziwnie zabrzmi, trochę w sposób uproszczony, że Pan dotrzyma swojego słowa, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w moje imię, tam ja jestem. Stanie. Czy on musi stanąć tak jak wtedy pośród tych, którzy byli świadkami jego śmierci? No nie, on jest suwerenem. I o ile jest przewidywalny w tym, że kiedy jest wzywany, to nas słucha. To jest nieprzewidywalne w tym, w jaki sposób nas, w jaki sposób do nas przyjdzie. To jest dla nas szalenie istotne na drodze życia duchowego. Pamiętam świadectwo księdza Zbyszka Grochowskiego, świetnego biblisty, wspaniałego człowieka. Cały czas czekam, żeby nam jedna z osób, która ma jego materiały opracować na naszą stronę, bo to już trochę czasu trwa, ale ufam, że to się w końcu stanie po rekolekcjach w Rembertowie, po misjach w Rembertowie. On, kiedy mówiliśmy o, o darach Ducha Świętego, o wylaniu darów Ducha Świętego, opowiadał, że miał swoje wyobrażenia na przyjście Pana Jezusa i wypatrywał tych wyobrażeń. I to było jedno z piękniejszych świadectw na tych misjach, kiedy staną. mówi, jeżeli my będziemy Skoncentrowani na swoim wyobrażeniu Pana, na tym, jak On ma przyjść, to może się okazać, że w ogóle miniemy się z Jego obecnością, dlatego że nie rozpoznamy Go w przyjściu, który On w tym momencie nam daje. I to jest klucz. Ale, yy, kochane siostry, drodzy bracia, yy, myślę, że dzisiaj trzeba z nam zrobić sobie taki rachunek sumienia. Czy w naszym życiu my rzeczywiście, w sytuacjach, w których jesteśmy, my dzielimy się tak jak apostołowie, doświadczeniem z No bo jak możesz milczeć o tym, co przeżywasz, jeśli masz doświadczenie tego, o który kocha? To byłoby coś nienormalnego zamknąć skarb w szafie. Duch Święty wypycha nas z dobrą nowiną. Do świata. Pamiętajmy o tym. To. to jest prawidłowa postawa. Oczywiście trzeba dobrać, jak to sobie wielokrotnie mówiliśmy, sposób, formę, trzeba dobrać to wszystko, co z tego wynika, wypchnięcia nas. On naprawdę tęskni za tym, żeby współdziałać we wszystkim dla dobra tych, do których nas posyła. Naprawdę, chce wzmacniać się, chce rozwijać dary duchowe, chce, jeśli tylko będziemy podejmować misje, to On będzie to robił. Serio. Dzisiaj, tego 13 dnia miesiąca, zapraszam, żebyśmy umocnili swoją wiarę i słuchajcie, w komentarzach wpisali, jaką aktualnie tajemnicę. Z życia Jezusa przeżywamy. Czyli pomimo tego, że przeżyliśmy święta wielkanocne, a Ty przeżywasz na przykład cierpienie, śmierć Jezusa, to wpisz tajemnica śmierci Pana Jezusa na krzyżu. I te osoby, które chciałyby wziąć udział w losowaniu, dodają serduszko. Jedno czy tam więcej, to już bez różnicy. Trzymamy się cały czas tego. Prosiliście. Jeszcze o książkę Miękkie Lądowanie. Czy ksiądz. Ja oczywiście korzystam z tych wszystkich wiadomości, które do mnie napływają, nie tylko w komentarzach, ale prywatnie. Czy jeszcze ksiądz będzie losował tę książkę? Tak, dzisiaj spośród bardzo prostego zadania, o którym Wam powiedziałem. A jeżeli ktoś chce jeszcze kupić książkę, to ona cały czas jest w wydawnictwie. Wydawnictwo ma wyłączność na tę książkę. Ono ją tylko sprzedaje. Zalinkuję to także pod filmikiem. Nie was, Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie oczywiście co w opisie.